Siemanko, pod koniec wakacji chyba każdy z nas czuje takie małe uszczuplenie funduszy w portfelu. Dodatkowo trzeba wrócić do codziennych zajęć i obowiązków, a przede wszystkim pogonić wakacyjnego lenia. Dlatego z tej okazji mam dla Was lajtowy odcinek, czyli rzeczy do 20 zł. Ale zanim przejdziemy do odcinka, chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić do Warszawy pod koniec sierpnia, czyli w ostatni weekend sierpnia, gdzie będziecie mogli się z nami spotkać, zbić piątkę, wziąć autografy i cały dzień z nami się bawić. Szczegóły już wkrótce. A teraz zobaczcie, co do Was przygotowaliśmy w tym odcinku. Dwie dyszki to niewiele, aby w sklepie kupić jakiś fajny prezent czy ozdobę do domu. Dlatego dziś pokażę Wam, jak własnoręcznie wykonać coś do 20 zł. Na początku maluję kwadratowy kawałek sklejki dowolną farbą w sprayu. Ja akurat wybrałem niebieski. Kiedy wyschnie, zaczynam wbijać w nią gwoździe. Dwa na dole, a kolejne oparte na trzech okręgach. Gwoździe na okręgach owijam białym sznurkiem w taki sposób, aby przypominały dmuchawca. Końce zabezpieczam klejem. Dodatkowo robię jeszcze trzy, nazwijmy to sobie, lotki, które odlatują i gotowe. Wystarczy trochę czasu i za niewielkie pieniądze macie fajny prezent lub naprawdę unikatową ozdobę do domu. Spróbujcie wykonać coś podobnego sami. Tego nie kupicie w sklepie. Aby dobrze się bawić, w ogóle nie trzeba przepłacać i zaraz Wam to udowodnię. Dzisiaj stworzymy gierkę, która w ogóle nie obciąży Waszego budżetu. Zobaczcie. W pierwszej kolejności przyklejam do kubeczków plastikowych słomki przy pomocy taśmy izolacyjnej. Następnie przez słomki przewlekam sznurek i wieszam je na tym samym dystansie pomiędzy drzewami. Pozostało napełnić pistolety na wodę, których nie doliczam, bo leżą u nas od lanego poniedziałku. Okej, nasza zabawka już wisi, a zasady są mega proste. Jest to tradycyjny wyścig, który polega na tym, aby przepchnąć kubek jak najszybciej do drugiego drzewa za pomocą pistoletu na wodę. Nad karą to się jeszcze zastanowimy. 3, 2, 1, start! Kara! Ej, to jest kara! Jeżeli chodzi o fajne i tanie rzeczy, to dobrym pomysłem jest zrobienie wieszaka na klucze, który tak naprawdę będzie stojakiem. Zobaczcie, co mam na myśli. Aby zacząć ten projekt, na początku odcinam kawałek deski frezowanej, który oczywiście pokrywam bejcą. Następnie figurkę jelenia maluję srebrną farbą w sprayu. Warto tutaj użyć 2-3 warstw. Następnie, kiedy oba elementy będą już suche, przyklejam figurkę do deski i gotowe. Tak prezentuje się nasze dzieło końcowe i oczywiście nie przekroczyłem 20 zł. A jeżeli macie jeszcze więcej kluczy, to wystarczy kupić większą figurkę. Wy wiecie, ja wiem, że często dając prezenty ważniejszy jest fajny pomysł niż zasobny portfel. Dlatego dzisiaj pokażę Wam szybki, a co najważniejsze tani patent, jak taki prezent wręczyć i wywołać uśmiech, nie wiem, na przykład wśród bliskich. Oglądajcie. Na początku tnę folię bąbelkową i zwijam ją w rulon. Następnie owijam go sznurkiem i przyklejam na taśmę dwustronną karteczkę mojego pakietu. To już wszystko, gotowe. Jak widzieliście po składnikach, ten prezent nie nadwyręży Waszego budżetu, a uwierzcie mi na słowo, że wywoła uśmiech osobie, której będziecie to wręczać. Spróbujcie sami. Jako rodzic spotykam się codziennie z wyzwaniami stawianymi przez dwójkę małych szkrabów. Ostatnio dzieciaki zaczęły coś marudzić przy śniadaniu, dlatego w ramach 20 zł postanowiłem wykonać rzecz, która odmieni ten stan. Na początku maluję zwykłą deskę pomarańczową farbą, oczywiście nietoksyczną i przeznaczoną do kontaktu z żywnością. Kiedy wyschnie, przy pomocy białej farby o tych samych właściwościach, tworzę przekrój pomarańczy. Pozostało już tylko nawiercić deskę i przykręcić rączkę. Teraz wystarczy już tylko ułożyć na nie kanapeczki i zachęcić dzieci, aby jedząc je, odkrywały wzór na tacy. Dzieci lubią kolory, a przede wszystkim zabawę, więc podanie śniadanka na takiej tacy będzie dla nich niezłym fanem.
Oczywiście możecie wykonać kilka różnych wzorów, no a kiedy już się dzieciom to znudzi, to zawsze możecie wykorzystać taką tackę do serwowania różnych smakołyków na tarasie. Oczywiście liczyliśmy tylko koszt zużytych materiałów, a nie narzędzi czy puszek z farbą, które każdy majsterkowicz powinien mieć pod ręką. A jeżeli chcecie pomajsterkować z nami na żywo, czyli w realu, to będzie ku temu sposobność. Zapraszamy Was do Warszawy 26 sierpnia. Śledźcie naszego Facebooka, żeby poznać więcej szczegółów, a tymczasem zobaczcie afterki z tego odcinka. Do zobaczenia już niebawem.